Cześć, cześć, witam Was, moi drodzy, ze słonecznych Dolomitów. Dzisiaj jestem nie na nartach. Znowu jestem na takiej krótkiej wyprawie na rakietach śnieżnych, dlatego że Dolomity to nie tylko doskonale przygotowane i świetne, słoneczne, skąpane w słońcu stoki narciarskie, ale przede wszystkim doznania wizualne. I tutaj po prostu chciałem Wam to, co widać za mną. To jest po prostu wzbudza zachwyt. Ja tu wracałem już wielokrotnie i podejrzewam, że wracać jeszcze będę wielokrotnie. Tylko z tych względów estetycznych, bo tutaj chciałem Wam pokazać, że Dolomity to przede wszystkim przepiękne, klimatyczne, ciepłe góry, gdzie słońce świeci, myślę, że nie pomylę się, że przynajmniej 300 dni w roku. I ja jestem z całą świadomością tego, co mówię, jestem w stanie powiedzieć, że Dolomity to są najpiękniejsze góry na świecie. I nie ma co tutaj zaklinać rzeczywistości. Miłośnicy Alp, czy to Austrii, czy to Francji, mogą zaklinać rzeczywistość i mówić, że Alpy są też ładne. No pewnie, że są ładne, ale Dolomitom naprawdę nie dorównują. I możecie wylać na mnie hejt z tego powodu, że mówię nieprawdę i że o gustach się nie dyskutuje i tego typu tam farmazony. Natomiast ja z całą świadomością tego, co mówię, to powiem raz jeszcze. Dolomity są najpiękniejszymi górami na świecie i tylko z tego powodu warto tutaj przyjechać. Dodam jeszcze tylko od siebie, że w Dolomity przyjeżdża się tylko raz w życiu, a później już się tylko wraca, czego i sobie, i Wam bardzo serdecznie życzę. Miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia w słonecznych Dolomitach. Cześć!